Znajdujemy się na terenie gospodarstwa Rolniczo Wytwórczy Kombinat Spółdzielczy w Dębnie, powiat leżajski. Nasze gospodarstwo posiada 750 ha pola, gruntów. Uprawiamy kukurydzę, buraki, rzepak i groch na zielono i jęczmień browarny. Oprócz produkcji roślinnej mamy produkcję zwierzęcą, dokładnie krowy mleczne. Posiadamy dwa stada, jedno stado jest na oborze alkieżowe, drugie stado jest na robocie tak zwanym. Wydajność na robocie ponad prawie 13 tysięcy litrów, a na stadzie alkieżowym ponad 10 tysięcy litrów mleka. W tym roku dowiedziałem się na temat Bluenu od przedstawicieli Chemirolu, który zastosowaliśmy w tym roku w kukurydzy i w burakach. Bluen nie jest związany z ustawą azotonową i w związku z tym możemy swobodnie stosować ten preparat. Po kilku tygodniach od zastosowania Bluenu zauważyłem, że kukurydza ma wyraźnie jest lepszy jej wigor, jest wyższa i po prostu większy jest rozwój. Bluen zastosowaliśmy w fazie 5-6 liści. Po 3 tygodniach badaliśmy, okazało się, że chlorofil tej kukurydzy jest o wiele wyższy i wigor lepszy niż w pozostałych uprawach kukurydzy. Bluen mam zamiar stosować w innych uprawach. Ze względu na cenę azotu zastosujemy mniejszą dawkę azotu i zastosujemy Bluen. Faktycznie to będzie korzyścią dla spółdzielni.